będzie tego. Potem zdejmę koło. Za chwilę. Zdejmę ten podnóżek. Bo i tak muszę zdjąć sprężynę, która się na drugiej części karteru trzyma. Będę mógł rozpoławiać wtedy silnik. A rozpoławianie widzieliście już w boosterze. Więc tutaj nie będę wam już tego pokazywał, bo każdy krzyczy potem, że nuda. To tyle, później wam pokażę. Jeszcze będę musiał to wszystko wyczyścić z tych gównianych silikonów, z tego wszystkiego. Masakra. Jak można tak zasilikonować wszystko? Dobra, dobra się. Wyparcie na przekładnie, to co wam mówiłem. Tutaj nie ma łożysk w oryginalnej przekładni Minarelli, tylko jest, są łożyska ślizgowe, czyli olej tam wchlapuje się i to się obraca po prostu w tym odlewie, te tryby. A więc jak jest mocno obciążony silnik, to po prostu to leci. Wysypuje się i koniec. Trzeba pamiętać, że te dwie podkładki były tutaj. Spory luz musiał być, że aż dwie podkładki. Więc co teraz trzeba będzie? Obejrzeć stan zębów. Czy trzeba będzie zmieniać łożyska, czy nie? A to trzeba najpierw koło zdjąć. To łożysko będzie wymienione. Wałek jest ok. Trochę powiem szczerze, że jest podjechany. No, nawet tak powiedziałbym, dosyć konkretnie jest podjechany. Dobra, sprawdzę sobie luzy. No i teraz będę rozpoławiał silnik, co sobie nałożyłem, ściągacz do rozpoławiania, czpień, tu się będzie wkręcać, tylko muszę sobie wypionować to ładnie i wkręcając rozejdą się dwie połówki. Także prosta sprawa, tylko trzeba mieć narzędzie. Dobra, biorę to. No zaraz pokażę wam. Dobra. Się z wami mam. Tu jest 17 prawdopodobnie. Tak. I nie wiem, czy to udarowo, raczej lepiej by było bezudarowo to robić. Tutaj trochę jest przechylone, muszę jeszcze wykręcić minimalnie tą śrubę, żeby było w miarę w pionie. No i dobra, wezmę zwykły klucz i pokręcimy. Tu się wał kręci już.
patrzymy. Pyk. Wyszła. Jak widzicie, bardzo prosta sprawa. Pyk. Chińskie, ale powiem wam, że naprawdę. Wcześniej kupiłem lasera brytyjskie, niby, ale takie było gówno, pogięte. Znaczy kupiłem jakiś ze zwrotu, nie? Bo po prostu to jest potwornie drogi ten ściągacz, normalnie jak się go kupuje. No i znalazłem taki na Allegro, było napisane, że nowy, powystawowy. No i kupiłem. Się okazało, że jest cały pogięty, pęknięty w jednym miejscu i po prostu skądś musiał być ze zwrotu kupiony, z jakiegoś Amazona albo z jakiegoś innego shitu, i oddałem. I teraz ten kupiłem na AliExpress i uważam, że jest świetna jakość. Chyba jednak nie ściągnąłem jeszcze do końca. Za szybko. No dobra, ale to zaraz ściągnę. Już nie będę tego filmował, bo za chwilę znowu będzie gadanie, że za długo i że tnij i montuj. Dobra, no to powiem wam, że wał wygląda bardzo ładnie, nic nie przypalone, ani nic, luks. Tylko tutaj nie podoba mi się, że nie jest centralnie, nie wiem czy to tak ma być, że jest na tą stronę przesunięty otwór, raczej tak słabo to wygląda, ale ta uszczelka, powiem wam, że widać, że jej kres nadszedł, że za chwilę by się wykrzaczyła. No niczego się to już nie nadaje. Także dobrze, że tutaj wymieniane, bo to do wychylenia jest ten o-ring. Jakiej firmy? A ten. No to na dobrych częściach robiony. Ciekawe, czy wał jest Ateny. Bo Atena właśnie też robi taki rudy kolor tutaj. To wcale nie musi być Jasil. Tylko to może być Atena. Wyciągnę wał, z drugiej strony go wypchnę ściągaczem i zobaczymy. Dobra, wyciągam wał. Z tej strony sobie na trzech punktach. Tutaj sobie wsadziłem nakrętki jako podkładki poziomujące. I na trzech punktach tutaj w środku jest wał. Wisi na kołkach. Będę wkręcał i wypychał wał. Pokażę wam to. Muszę wcelować dobrze. Muszę chyba wkręcić.
skręcić troszkę. A tu już mam do końca. Dobra, to tamte dwa będą ciągnęły. Patrzcie, ręką wystarczy kręcić i wychodzi. To nie jest wał. To nie jest wał Jasila. To jest wał Ateny. I to taki, powiedziałbym, że dobrej jakości. Patrzcie, w ogóle nie ma tutaj. Jest tak zrobiony. To jest ten wał, który ja chciałem kupić. Właśnie, tylko że już jest niedostępny. Że nie ma tych w ogóle dziur wyważających. Tylko jest tak skonstruowany, że z monolitu. Wybrania są w środku, po prostu tutaj, żeby dobrze ważył. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, bo przez to komora się zwiększa o te niezaczopowane miejsca, ale wał jest dobry. Wzdłużnych wluzów w ogóle nie ma. Tylko poprzeczne. Także wał bardzo dobry. Ale wsadzę tego Jasila. A ten pójdzie na zapas. No. No to silnik jest rozmontowany. Przykładnie rozmontowana. Będę ją wykręcał, ale muszę kupić komplety łożysk. Bo stwierdziłem, że są delikatne luzy. I wymienię po prostu łożyska. Ale najpierw muszę kupić te łożyska, a dopiero potem będę rozkręcał, bo jak mi się nie uda kupić, no to lepiej nie rozkręcać. Jak mi się uda kupić, no to wtedy będę to rozkręcał i wyciągał. Także teraz muszę zrobić zakupy. Czyli zębatka od kopki, łożyska od przekładni. To już widzieliście, jak to się robi. Bardzo fajna sprawa, taki ściągacz. Nie trzeba napieprzać młotkiem. Zawsze musiałem walić młotkiem. A teraz nie muszę, jak widzieliście. Ale patrzcie, znowu jaka różnica. Jak boostera rozbierałem, to tam łożyska zostały na wale. I musiałem z tego wału ściągać. A tutaj zeszły spoko. Widzę, że uszczelniacz ten też jest Ateny. Ale to dosyć dawno musiało być robione. Bo ten wał już jest niedostępny od kilku lat. Także może został kupiony już przez tego Polaka tam w którymś 2000 któryś tam z Francji czy skądś. Już z tym wałem. No dobra, kończę, bo już nie mam co tutaj więcej robić. Zdemontuję tylko sobie ściągacz i zostawiam do momentu aż kupię te części. Ewentualnie będę czyścił tutaj. Zobaczę, czy te szpilki się ruszą, czy się nie ruszą. I jeżeli się ruszą, to je wykręcę
i będę tutaj czyścił tą powierzchnię. Jeżeli nie, no to będę musiał czyścić tą powierzchnię po prostu ze szpilkami. No i tyle. No to do zobaczenia. Miłego. Wszechobecny silikon usuwam tak, śrubokrętem takim cienkim, ze zmywaczem do silikonu, aczkolwiek jest średnio skuteczny. Najskuteczniejsza jest taka plastikowa szczotka na wkrętarce. Tą szczotką doczyściłem na razie tak, jeszcze tutaj będę finalizował niektóre miejsca. Ale ogólnie to jest nieźle, a to jest jeszcze przed. Wszystko czarne w silikonie. Dobra, jadę. Niestety nie jest tak różowo do końca, bo tutaj ta krawędź, coś tu się bardzo działo. Ktoś czymś podważał pewnie. Chciał rozpołowić i rozpoławiał, pchając tutaj jakiś śrubokręt albo coś takiego. No i ta krawędź tutaj to jest bardzo zła, bardzo złym stanie. Tutaj też widać ślady. To jest chyba, no myślę, że gdzieś tu. Ale tutaj to jest tragicznie. No dobra, nie trzeba będzie dać więcej silikonu i już. Wierzchnie już są wyczyszczone szczotą. Jeszcze muszę tylko tutaj trochę to błotko, bo teraz się do tego dostałem, no to akurat będzie można błotko zmyć. Patrzcie, ta komora korbowa jakoś wygląda całkiem. A tutaj po co są te zadry? Nie można tego było w ogóle obrobić, nie? Chyba po to, żeby wprowadzać dodatkowe zawirowanie w komorze korbowej. Ale wątpię. Myślę, że to jest niedoróbka fabryczna. Po prostu uznali, że nie ma znaczenia w procesie technologicznym. Dobrze by było to skasować, nie? Kikuwienka. Cyk, myk i zrobiony. Diaksem takim, znaczy diaksem. Dremelem z diamentową końcówką. Tą, co poprawiałem porty. Tutaj też po prostu wygładziłem te wszystkie zadry. I zobaczcie, jak się robi stokera, to tutaj trzeba wybrać to wszystko. I tutaj też troszkę jeszcze po bokach, bo wał jest większy. Jest strasznie dużo zabawy z tym, dziury. Tutaj ten odlew od tamtej strony jest bardzo cienki. I jak się powiększa, na przykład tutaj wycina się, albo tutaj, to za chwilę się japa robi. I ciągle te wszystkie bloki to są poklejone potem klejem epoksydowym. Więc ja wolę dać normalnie 70 i mieć taki w miarę trwały, niezarypany silnik. Tu już jest wszystko gotowe do montażu tak naprawdę. Mógłbym już wsadzać błożyska i wał, więc chyba przyniosę sobie łożyska i wał i pójdą do lodówki, do zamrażarki. Jutro może po pracy zrobię to. Dobra. Co do napędu, jak się wsadza overwrench albo jakiś tam inny over, na przykład Furiozę, tą Red Malossi, albo właśnie Stage 6, ten, który mam w boosterze zamontowany, to tutaj niestety całe to karbowanie trzeba zjechać dokładnie dotąd i na górze to samo. To
To jest wzmocnienie kartera, prawda? Konstrukcja i się osłabia w ten sposób. No ale nie, nie może zostać to, bo pasek wtedy drze o to. Koła już są tutaj na maksa. I po prostu pasek idzie tutaj już się ślizgając po tych krawędziach. Po zewnętrznej, jeżeli jest w jedną albo w drugą stronę. Więc trzeba po prostu wziąć freza i tutaj elegancko to na płask opierdzielić. I mi się wydaje, że ja akurat z tym top performance z tego nie będę musiał robić, bo on no nie jest duży ten wariator, a z tyłu jest normalny też Malossi, ale nie jakiś specjalnie overwrench założony korektor, więc będzie wszystko tutaj zgodnie z tym, co fabryka dała. Oczywiście nie będzie miał takich osiągów wtedy, jak mógłby mieć, ale myślę, że i tak będzie się zbierał jak głupi. Zobaczymy. Dobra. Nie jest to żadna reklama, ale niezłe pudełko, nie? Kurde, jak biżuteria. I drugie też takie dostałem. Tutaj przekładnia jest. I znalazłem, tak jak kolega pisał, żeby szukać przy pomocy przeglądarki Google. Więc tak szukałem. Najpierw miałem kupić na Allegro, ale było za 100 coś. A tu proszę, oryginalna Yamaha. Uszczelniacz jeden. Uszczelniacz drugi. Ten uszczelniacz to jest tu. A ten pewnie leci w pokrywę. No jeszcze się przymierzę. Tutaj wydłubię go. I łożysk. No i na takiej właśnie firmie mi zależało. To jest dobra firma. Znowu będę musiał zmrozić, ale najpierw będę usiłował wyciągnąć te dwa łożyska metodą, którą pokazywał kolega nasz. Chińskie motorki, czy nie pamiętam dokładnie. W każdym razie, no jak piszecie chińskie motorki, to na pewno wam się wyświetli, że po prostu wsadza się do środka po trochu ligniny albo papieru toaletowego pod takie łożysko i stuka się, ubijając na mokro, i tam się po prostu to rozprzestrzenia, aż w końcu zaczyna wypychać łożysko do góry. Więc mam zamiar to wytestować najpierw na jednym, a potem na drugim. Także będę sobie to robił. Jak mi się uda, to wam pokażę. Jak mi się nie uda, to też wam pokażę. Dobra, zaraz sobie obejrzę łożyska i biorę się tutaj za robotę. Przy ściąganiu łożysk z gniazd w dwusuwie to taki ściągacz, to sobie można w dupę wsadzić. Wyskakiwał za każdym razem. Nie ma jak. Jak porządny migomat i opierdzielona śruba. Znaczy nakrętka na łożysku po prostu. I wyciągnąć w ten sposób. No inaczej po prostu nie szło. Gówno na maksa. No ale już jest. Tu wychodzi już. Tylko po prostu pyk. Wodę na dnie widzicie, bo zalewałem, żeby schłodzić. Także tak, proszę Państwa. Teraz muszę to wyczyścić od rozbryzgów ze spawarki. I wsio. Ogólnie wyczyścić, wybić tamto łożysko. I będę miał już przekładnię do montowania. Tyle. To już wszystko mamy. Wałek,
w średnim stanie, powiedziałbym, te zęby. Ale już nie będę rzeźbił, w razie czego potem po prostu kupię tą przekładnię i tą przekładnię. Wszystko tutaj jest już wsadzone, zaraz. Czyli od tej strony łożysko wsadzone świeże, o-ring wsadzony, dwa nowe łożyska Koyo, tamto też zresztą Koyo, wsadzone na gorąco, znaczy łożyska zmrożone, pokrywa rozgrzana, ale i tak musiałem nabijać, i tak było mega ciasno, więc będzie znowu następne wyjmowanie, to będzie przez wyspawywanie znowu. Tak jak tutaj. Siedzi. Chyba nie siedzi, teraz siedzi. Dobra, teraz to. Pyk. I teraz to. A tutaj jeszcze były podkładki, ale to już zobaczymy. Wezmę sobie tą obudowę po linii i sprawdzę, na jakiej wysokości jest łożysko to w stosunku do powierzchni przekładni i będę wiedział, czy trzeba tutaj dołożyć podkładki tak jak były, czy nie potrzeba. No i tutaj będę musiał ten wałek zmrozić, no bo potem nie będę mógł nabić na łożysko tutaj, żeby wyjąć to z obudowy przekładni, tej pokrywy, no to musiałem użyć ściągacza specjalnego do łożyska. Także jest konkret, idę zaraz to do zamrażarnika wsadzę. No i tak. A tutaj w międzyczasie mógłbym sobie podgrzać ten karter i już tutaj nałożyć sobie łożysko. Tak prawdopodobnie zaraz zrobię. Tutaj zresztą też mógłbym. To na razie mogłoby być wyjęte. To idzie do zamrażarki. Tutaj sobie podgrzeję, nabiję łożysko. Teraz zrobię tutaj. No. Także tak. Nara. Tu już wszystko wyczyszczone elegancko. Łożysko włożone wszystkie w przekładni. Tutaj też łożysko już włożone, tylko jeszcze uszczelniacze nie nakładałem, ale włożę dopiero jak wał będzie nałożony. Ja i przekładnia po linii, obudowa przekładni. Na razie sobie leży, czeka. Bo tu będę starał się na zimno wsadzić wałek, ale podejrzewam, że nie wejdzie do końca, więc będę używał wciągacza do owału, tego, który pokazywałem w filmie przy remoncie boostera silnika. Uszczeleczka do tego i dwa piny ustalające, ale nie będę ich używał, bo mam fabryczne normalne, także zostawię sobie te fabryczne, a te po linii będą w pudełku. Jeszcze się przydadzą na pewno, bo często w pokrywie obudowy tutaj na przykład nie ma, a to jest ten sam rozmiar. Także spokojnie będzie można wykorzystać. No. I tak, teraz czekam. Mrozi się. Wszystko ponakładane. Wał już też jest zmrożony. Mógłbym wsadzać, ale najpierw chcę złożyć przekładnie. Chociaż tak naprawdę to wcale mnie to nie obliguje. Równie dobrze mógłbym wziąć teraz wał i założyć sobie wał.
Nie, ale najpierw sobie zrobię przekładnik. Także bawimy się dalej. A tu są te podkładki, o których mówiłem. Dystansowe. Dwie sztuki. Jedna jest, jak widać, wybrzuszona i chodzi o to, żeby ona sprężynowała do. Także ta idzie najpierw grubsza taka dystans i potem na wierzch właśnie ta sprężynująca, która będzie napierała tutaj, o to łożysko się zapierała, żeby wałek nie dotykał i nie wycierał obudowy łożyska, a nie obudowy samej przykładni. Tutaj już są wszystko pod rozrusznik. Fajnie się zapowiada silniczek, będzie czad. Przekładnia już zalana, 110 ml 100% syntetycznego oleju przekładniowego. Motul. No i teraz będę zakładał, już uszczelka jest założona. Zastanawiałem się, czy nie użyć jeszcze tej uszczelki w płynie, ale stwierdziłem, że nie, że tutaj będzie widać wyciek, w razie czego sobie będę mógł łatwo poprawić. Także nie ma co tutaj przedabrzać. Jak producent tak wymyślił, że ma być ta uszczelka, to niech sobie będzie ta uszczelka. Składam.